obu mężczyznom przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej przy zatrudnieniu na stanowisku głównego administratora Domu Pomocy Społecznej danej osobie, która ta osoba nie posiadała wymaganych przez ustawę kwalifikacji do podjęcia tej decyzji. W dniu dzisiejszym zastosowano również w przypadku obu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych, jak również zawieszono ich na czas trwania postępowania w pełnieniu funkcji wicestarosty, jak również zastępcy dyrektora. Za czyn zarzucany grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.